witam na ostatniej konferencji przedmeczowej w tym sezonie. Jesteśmy przed meczem z SMS-em Gdańsk, a z nami są dzisiaj trener Stali Gorzów Dariusz Molski oraz rozgrywający Paweł Pedryc. Trenerze, na początek proszę o parę słów na temat sytuacji zdrowotnej w drużynie. Na szczęście się nie zmieniła. Rekonwalescenci pomału gdzieś tam dochodzą, ale to jest melodia przyszłości, jeżeli w ogóle. A ci, którzy są do dyspozycji, są zdrowi. Tak mi się przynajmniej wydaje. Paweł, zakładam, będzie grał, bo ostatnio nie grał. Nie wiem, zobaczymy. Przed nami ostatni mecz w sezonie po niemal 3-tygodniowej przerwie. Jak w tym okresie wyglądały treningi i przygotowania do ostatniego spotkania? No i tu można by było dużo mówić, równo 3 tygodnie. Ten pierwszy tydzień mieliśmy taki luzacki, że tak powiem. Natomiast później spróbowaliśmy się zewrzeć swoje szyki i przygotować się do tego meczu jak najlepiej. Ale nie ukrywam, że idzie to nam bardzo trudno. Tutaj zawsze przeplatane coś było. Ten nasz okres był przeplatany świętami, także też nas wybiło trochę z rytmu. I tak na dobrą sprawę zostało nam 2 dni jeszcze. Od wtorku trenujemy już na pełnym gazie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Poproszę o krótką charakterystykę zespołu z Gdańska. Jakie są ich silne i słabe punkty? To jest zespół, który gra bardzo agresywnie. To jest zespół, który od dawna nie grał tak dobrze jako zespół i ma w swoich szeregach indywidualności, które już mają podpisane kontrakty z zespołami Ekstraligi, a więc gdzieś tam ktoś ich zauważył i przyszłość ich już jest jak gdyby potwierdzona właśnie tą swoją nową karierą w Ekstraklasie. Także to są zawodnicy o dużych umiejętnościach. Ponadto oni oprócz tej gry taktycznej charakteryzuje ich to, co charakteryzuje młodość, a więc nieprzewidywalność, łatwość w podejmowaniu decyzji, mniej zastanowienia się, a więcej bombardowania. I to w tym momencie są groźni, gdyż trzeba na nich uważać w każdej sekundzie meczu. W pierwszej rundzie przegraliście z SMS-em. To motywuje drużynę do rewanżu? Na pewno tak. Mamy tylko ten fatalny okres, gdzie jest długa przerwa, przeplatana jeszcze przerwa międzymeczowa, przeplatana jeszcze świętami, jakimiś tam uroczystościami i to nas, to nam nie pomaga. Natomiast jak najbardziej jesteśmy żądni rewanżu i chcemy ten mecz wygrać, tym bardziej, że on jest przed naszą publicznością, a my dla naszej publiczności gramy. Tak samo, tylko że jest jedna w tym różnica, że Kościerzyna miała jeszcze kilka kolejek do końca, a Wągrowiec ma ostatnią i ta ostatnia kolejka z Samborem Czew przed własną publicznością, no to jest bardzo duże ryzyko narażenia się na nieprzyjemności ze strony kibiców, gdyby do takiego rezultatu miało dojść, a mianowicie do porażki Nielby u siebie z Czewem. Aczkolwiek dopóki piłka w grze, jak mawiał Kazimierz Górski. Trudno się zmotywować do gry na pełnych obrotach? Myślę, że nie. Jednak to jest nasz ostatni mecz przy własnej publiczności. Chcemy go wygrać, chcemy tą drugą rundę zakończyć bez porażki, bo wiemy, że tylko remis w Kościerzynie i tam porażka po karnych, ale w regulaminowym czasie nie. I chcemy, jednak ta motywacja będzie i myślę, że damy z siebie 100%. Sam grałeś w SMS-ie kilka sezonów temu. 27 kwietnia chyba najmniej myśli się o graniu, a najwięcej o maturze. Jak ja tam byłem, to jednak myśleliśmy tak samo i o maturze, i o graniu, bo były tylko treningi, nie było tej szkoły, więc można było się po południu skupić na nauce. Myślę, że chłopacy tego rocznika tak samo podejdą do tego meczu i jak wyjdą na rozgrzewkę, to będą skupieni tylko na meczu. Jak ma się atmosfera w zespole? Atmosfera jak zawsze świetnie. Jest każdy ze sobą, więc tutaj się nic nie zmieniło. I jaki cel stawiacie sobie na ten mecz i co może pomóc w jego realizacji? Oczywiście za cel stawiamy sobie wygraną, a w realizacji to myślę, że najbardziej mogą pomóc nam kibice, którzy będą nas głośno dopingować i myślę, że razem z nami cieszyć się z ostatniej wygranej w tym sezonie. Wszystko się może zdarzyć. Może Czew zagrać mecz sezonu. Tak
tak jak mamy teraz w Superlidze, Arka Gdynia wygrała jeden mecz w rundzie zasadniczej, a w playoutach mają już 3 zwycięstwa, więc nagle wszystko może się zdarzyć.